jak te wszystkie na łące przyjechali. Oh, so in the chat we got the icon to start. So it is my very, very great pleasure to open this session of the Freedom Games, which jest dla mnie ogromną przyjemnością otworzyć tę sesję, podczas której będziemy dyskutować na temat wspólnoty kulturowej. Cabastot, tak się nazywam i będę moderował tę sesję. Mam nadzieję, że będzie to ekscytujące spotkanie. Cieszę się, że mogę spotkać się z Państwem, chociaż wirtualnie, chociaż nie możemy spotkać się na Igrzyskach Wolności osobiście, aczkolwiek mam nadzieję, że będziemy mieli wartościową dyskusję. Jeżeli ktoś chce coś dodać, proszę zaznaczyć to na okienku czatu. Pan Krzysztof Bartman, dyrektor Instytutu Goethego, krytyk literacki, Monika Sassatelli, socjolożka kultury na Uniwersytecie Bolońskim, prowadziła cały szereg projektów dotyczących kultury europejskiej. Mamy Agnieszkę Holland, znaną reżyserkę filmową i telewizyjną, szefową Europejskiej Akademii Filmowej, Salima Belhaj, członek Parlamentu Holenderskiego, Partii Progresywnej Liberalnej i nie wiem, czy dobrze wymówię nazwisko, Guillermo Escribano, zastępca ambasadora Hiszpanii, który przebywa w Warszawie, jest zaangażowany w wymianę kulturową. A ja teraz pracuję dla Parlamentu Europejskiego. Jestem z wami, bowiem prowadziłem węgierski think tank liberalny i napisałem książki na takie tematy jak polityka, socjologia, kultura. Wierzę, że wszyscy mamy swego rodzaju związki z kulturą, z europejską identyfikacją. Zatem z każdym z Państwa mogę omówić przez dłuższą chwilę te kwestie, które nas zgromadziły, chociaż mamy tylko 45 minut na spotkanie. Jak już powiedziałem, zadam jedno pytanie na początek, a następnie poproszę każdego z Państwa, żeby w ciągu 2-3 minut odpowiedział na to pytanie. Później niestety będę musiał przerwać. Pytanie jest proste. Po pierwsze, co postrzegacie jako element, który nas zwiera kulturowo, nas, Europejczyków, co Unia Europejska powinna wykorzystać? Czy powinna zrobić cokolwiek, żeby stworzyć taką wspólnotę tożsamości kulturowej? Co jest naszą korową identyfikacją europejską i co powinno być stworzone? Proszę odpowiedzieć w takiej kolejności, jaką ja wskazuję, pan Krzysztof Bartman. Dziękuję, dzień dobry. Fantastycznie być z Państwem dzisiejszego poranka. Szkoda, że nie możemy spotkać się w Łodzi, którą tak kocham i z przyjemnością chciałbym się tam pojawić. Może będzie kolejna okazja. Bardzo dziękuję za to fantastyczne pytanie, za ten temat. Prowadziłem refleksję na temat
tego, jak tylko dowiedziałem się, o czym będzie panel i odkryłem, że jest to problematyczna rzecz, choć muszę przyznać, że jest tożsamość kulturowa europejska. Najlepiej to czujesz, kiedy nie ma cię w Europie, gdy jesteś gdzieś poza Europą. Byłem w Nowym Jorku jako przedstawiciel Instytutu Goethego i czułem się bardzo silnie Europejczykiem. Co to dla mnie oznacza? Oznacza to, że jestem przedstawicielem kontynentu europejskiego, nie tej sfery anglosaskiej, niekoniecznie jako Niemiec, ale człowiek z Europy centralnej. I miałem to nostalgiczne poczucie, tęsknotę za naturą, za nastrojem, który wiąże w pewien sposób z Europą centralną. Zacząłem marzyć o takich miejscach jak Litwa, Polska, Austria, czasami o Niemczech. To buduje moją identyfikację kulturową złożoną z wielu warstw. I powtórę, jest to coś, czego nie można stworzyć, bo już jesteśmy w niej zanurzeni. Unia Europejska nie może, nie powinna i pewnie nie będzie tworzyć, miejmy nadzieję, takiej identyfikacji kulturowej, bowiem byłoby to złe zrozumienie tego, co powinna robić Unia Europejska i czym jest identyfikacja kulturowa. Mówiąc technicznie, jak ja interpretuję traktaty, nie jest to zadaniem Unii Europejskiej tworzyć taką kulturową wspólnotę. Wynotowałem sobie, dobrze jest, jeżeli wspiera, koordynuje, uzupełnia te wysiłki na poziomie krajowym, jeżeli jest to robione, a jest to robione w wielu złożonych płaszczyznach, już jest dobrym osiągnięciem. Jestem proeuropejski, jestem zadowolony, że są takie rezultaty kultury, ale tworzenie takiej nowej, kulturowej identyfikacji jest troszkę totalitarnym podejściem. Dziękuję za odpowiedź i za to, że pilnujesz czasu. Ja pochodzę z Budapesztu, ale podpisuję się, że moim domicylem jest Europa. Monika Sassatelli pochodzi z innej części Europy. Jaka jest odpowiedź? Bardzo dziękuję za pytanie. Przepraszam za tę porażkę ze słuchawkami. Pochodzę z Wielkiej Brytanii. Pochodzę z Włoch, a mieszkam w Wielkiej Brytanii od dłuższego czasu. Wydaje mi się, że jako naukowiec powinnam powiedzieć, że jest to pytanie, na które nie można odpowiedzieć ani w dwie minuty, ani w dłuższej dyskusji. Duża różnorodność. Po pierwsze, zapytałeś o rdzeń tego, co tworzy europejski element z nas zwierający. Unię Europejską. Unia Europejska i Europa to nie jest to samo. Zatem mamy ryzyko, że nastąpi takie pomieszanie. I drugi problem z tym pytaniem jest takie, że jest to bardzo rzeczywiste pytanie, czy jest taki rdzeń, czy Europejczycy powinni stworzyć go. Problem, kwestia z tą identyfikacją jest taki, że nie ma tutaj faktów. Dobrze jest dzielić się tym wspólnym rdzeniem, myśleć, że go mamy, jeżeli jest taka narracja, jest taka wspólna świadomość, ale to jest zupełnie inna rzecz. Wydaje mi się, że pytania są bardzo interesujące, ale dużo bardziej złożone niż nawet brzmią. Brzmią skomplikowanie, ale są jeszcze bardziej złożone. Zatem jest to taka bezpieczna odpowiedź ze strony naukowca. Mimo że jesteśmy na Igrzyskach Wolności, dając możliwość sobie na udzielenie bardziej spontanicznej odpowiedzi. Co myślę? Ważne jest znalezienie tego rdzenia. Można zrobić taką listę, na przykład spuścizna greko-romańska, czy też powiedzieć jednym słowem pokój, który gości tutaj od dłuższego czasu. Może ważniejsze jest myśleć niekoniecznie w kwestiach spuścizny, ale patrzeć w przyszłość, czy możemy dzielić się pomysłem na lepszą przyszłość, chociaż to może nawet być przesadą. W
czasach kryzysu takich jak te, kiedy te kryzysy postrzegamy na poziomie klimatycznym, medycznym, które są ze sobą powiązane, które pozwolą nam się stać w rzeczywistości Europejczykami, którymi nie byliśmy do tej pory w zupełności, jako ludzie, jako ci, którzy mają wspólną wizję przyszłości. Postrzegam to w ten sposób. W odniesieniu do drugiej części pytania, jaka jest rola Unii Europejskiej, to jest również problematyczne, ale jest chyba rola, chociaż nie bezpośrednia, chociaż nie można stworzyć identyfikacji jakimś dekretem. Zatem nie możemy stworzyć tej identyfikacji, bowiem tak się jej nie tworzy, tak ona nie powstaje, ale odgrywa tutaj znaczącą rolę ze względu na te narracje, historie, którymi się dzielimy, które są z nami, które wynikają ze wspólnego doświadczenia. Jest takie koło, niekoniecznie przyczynowo-skutkowe, gdzie dzielimy się tymi opowieściami i jest taka instytucja, która ma siłę, żebyśmy byli, płynęli na jednym morzu, chociaż nie na jednej łodzi. Wiem, że to jest trudne pytanie. Opis tego panelu był taki, czy powinno się tworzyć wspólną tożsamość? Jaka jest to nasza wspólna tożsamość? Wygląda na to, że dyskutujemy o Unii Europejskiej i jej roli, która może być w pewien sposób ograniczona. Salam. Twoja wiedza jest ogromna. Jaka jest nasza wspólna europejska tożsamość? Czy Unia Europejska może odgrywać tutaj rolę? Pani Agnieszko, gdyby pani mogła odpowiedzieć. Mam nadzieję, że teraz państwo mnie słyszą. Jestem w hotelu w Lizbonie i wygląda na to, że połączenie nie jest koniecznie dobre, bowiem przerywa czasem. Czy państwo mnie dobrze słyszą? Jestem jedyną osobą, która zasiada w tym panelu, która w rzeczywistości jest twórcą z zawodu, z powołania. Żyję pomiędzy trzema krajami. Stany Zjednoczone, Los Angeles, Polska i Francja. Przez ostatnie 40 lat pracuję na poziomie bardzo międzynarodowym, kręcąc filmy, seriale w Stanach Zjednoczonych, ale również w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Mój ostatni film irlandzko-polsko-czesko-słowacko-niemiecki, jeszcze kolejne ukraińskie, niemieckie, brytyjskie. Zatem w rzeczywistości pracuję na poziomie paneuropejskim, co doceniam, co oznacza, że nie tylko jest to finansowa konieczność zebrania budżetu na dzieło, wykorzystując różne źródła i fundusze, ale również sprawia to, że moje filmy są bardziej dostępne, bardziej interesujące dla szerszej publiczności. Jestem również zaangażowana w pracę organizacji paneuropejskiej, która zajmuje się robieniem filmów. Honorowy prezydent PERA, czyli Stowarzyszenie Reżyserów Filmowych Pochodzących z Europy, również przez kilkanaście lat byłam szefową Akademii Filmowej w Europie. Zatem moje doświadczenie odnosi się do filmów i film prawdopodobnie jest najbardziej międzynarodowym dziełem. Muszę zatem powiedzieć, że do momentu zjednoczenia Europy na takim poziomie, który widzimy w tej chwili, firmy europejskie krążyły wewnątrz Europy już bardzo mocno. Paradoks, kiedy Unia zaczęła się jednoczyć, zainteresowanie filmami innych krajów europejskich
to zainteresowanie zaczęło gasnąć, co jest paradoksem, który warto byłoby przebadać. Jaki powód? Jeden z takich powodów jest taki, że cały czas tracimy to zainteresowanie innymi. Kiedy Europa się zjednoczyła, zjednoczyła się głównie na poziomie gospodarczym i politycznym, zainteresowanie różnicami i podobieństwami na poziomie kulturowym stało się mniejsze. Osobiście myślę tak. Głównym problemem Unii Europejskiej jest to, że kultura od samego początku była zaniedbana. To, co pozwalało na wymianę w różnorodności i jedności, zostało zmarginalizowane i odrzucone na margines, odłożone na bok. Myślę o tożsamości europejskiej i wcale nie myślę, że jest to totalitarne, jeżeli się myśli o czymś takim jak tożsamość europejska. Wszyscy mamy wspólne korzenie. Grecko-rzymskie, żydowskie, judeochrześcijańskie korzenie. Wszystkie kraje, które reprezentujemy tutaj, czerpią z tej bazy kulturowej. A zatem na tej podstawie możemy podjąć próbę promocji, wymiany i różnorodności. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za tą złożoną wypowiedź. Przepraszam, że muszę pilnować czasu i muszę przerywać. Bardzo za to przepraszam. Ale już nam się rozwinęła debata w odniesieniu do roli Unii Europejskiej. Do tego będziemy zresztą wracać po tym, jak każdy będzie miał okazję się wypowiedzieć. Holandia. Taką tożsamość należy stworzyć, czy nie? Dziękuję. Witam wszystkich tego poranka. Bardzo interesujący temat, przy okazji bardzo trudny. Po pierwsze, chciałabym zacząć od tego, że łączą nas wartości. Pluralizm, różnorodność, wolność, równość, demokracja, która działa. Zatem to tematy racjonalne w odniesieniu do Europy, do tego, co ją łączy. Ale widzimy również presję. Każdy szuka odpowiedzi, jak się do tego odnieść, jak stworzyć taką wspólną kulturę, która mogłaby być odpowiedzią. Wydaje mi się również, że interesujące jest pomyśleć, co by się stało, gdyby te wszystkie przesłanki zniknęły. Jestem rzeczniczką w parlamencie. Każdy się dziwi, aczkolwiek jest to logiczne, bowiem mówimy często o krajach, które interweniują, które są totalitarne. Ciekawe jest zobaczyć, że w większości przypadków zaczyna się od usunięcia opozycji politycznej, pozbycia się artystów, nauki jako bardzo ważnej części społeczeństwa i wolnego dziennikarstwa. Zatem można by powiedzieć, że nasza tożsamość może być postrzegana przez to, co robią dyktatorzy, co nie dzieje się w demokracji. Czasem zdajesz sobie sprawę, kim jesteś, kiedy dowiesz się, czego inni nie mają. To jest pierwsza część mojej odpowiedzi. Wiem, że moje 2 minuty się kończą. Drugie pytanie, które dzisiaj padło. Czy powinno się stworzyć wspólną tożsamość kulturową? Trzeba być bardzo ostrożnym. Wiem, jak to jest pochodzić z takiej zbiorowej kultury. Stałam się liberałką, podejmując decyzję wobec tożsamości, którą chcę posiadać. Zatem trzeba być bardzo ostrożnym, tworząc taką presję na stworzenie wspólnej kultury. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo mocno podzielam to, co padło. Jestem Węgrem.
Escribano, who I keep calling Mr. Escribano, so I don't have to pronounce Pan Escribano. Będę tak pana nazywał, żeby nie musieć wypowiadać pana pieskiego pana imienia. Guillermo, William. Bardzo dziękuję. A przy okazji bardzo przepraszam za nieumiejętność wypowiedzenia pańskiego imienia. Czy powinniśmy tworzyć taką wspólną tożsamość, wspólną europejską kulturę? Dzień dobry. Zgadzam się z wieloma rzeczami, które już padły z ust naszych kolegów. Krzysztof, mam dokładnie takie samo doświadczenie. Kiedy pracowałem w Manili, na Filipinach, w ambasadzie. Dziś mówię do państwa z Warszawy, gdzie mieszkam i pracuję. Pracowałem również w Rabacie, w Maroku przez 5 lat. Zatem Salima jest to miejsce, które gości i w moim sercu, i w mojej duszy. Bycie za granicą daje mi to poczucie, że mamy taką konstelację europejską. Nie wiem, jak to dobrze zdefiniować. Pochodzę z takiego miejsca w Hiszpanii, z Galicji, gdzie mamy więcej podobieństw z Wielką Brytanią, z Francją. Andaluzja, która ma swoje korzenie na południu, w okolicach Morza Śródziemnego. Co może przekładać się na różne definicje naszej tożsamości, co dodaje do tego posmaku judeo-chrześcijańskiego, grecko-rzymskiego, germańskiego. Przepraszam, to jest niedzielny poranek, może troszkę zbyt filozoficzne jak na tę porę dnia i tygodnia, jeżeli mówimy o tożsamości. Montesquieu, kolejny filozof, po którego sięgnę w tej debacie. To, co najlepsze w Europejczykach, to próba poznania tego, jak inni nas postrzegają. To jest moje osobiste doświadczenie także. W kulturowych projektach, które odbywają się za granicą. Na przykład europejskie filmowe festiwale zawsze pokazują to zainteresowanie, jak inni nas widzą i postrzegają. Zatem wracając do tego pytania, rdzeniem tego, co nas łączy, to jest refleksja, uznanie tego, że są inni, z czego jestem szczerze i głęboko dumny. Natomiast jeżeli chodzi o tę wspólną tożsamość kulturową Unii Europejskiej, Europy. Oczywiście jestem biurokratą, jestem urzędnikiem hiszpańskim. Jest ta konieczność poczucia przynależności. My, Europejczycy, musimy wiedzieć, kim jesteśmy dzięki relacjom z innymi. W tym fantastycznym zbiorze 27 krajów. Zatem europejska tożsamość nie jest jakimś zwartym konceptem, ale jest zestawem projektów, które już zaistniały. Chociażby taki Erasmus, który jest najlepszym wyrazem. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam wszystkim za odpowiedzi. Teraz będziemy mieli taką swobodną dyskusję, którą postaram się troszeczkę kierunkować. Gdyby ktoś chciał zabrać głos, poproszę o podniesienie ręki, napisanie na czacie. Staram się zająć punktem, który zauważyłem jako najczęstszy w debacie. Wszyscy mówicie, że tożsamość europejska to nie jest coś, co łatwo zdefiniować. Ale Unia i instytucje unijne powinny to aktywnie promować. Pytanie moje brzmi, czy jest coś takiego jak tożsamość europejska? Czy jest jakaś jednostka w Unii, która powinna zachęcać do takiej działalności, do takiej tożsamości, czy powinno to zostać pozostawione ludziom, obywatelom Unii Europejskiej? Czy powinniśmy mieć jakieś projekty w tym kierunku? Co powinno zostać zrobione w celu promowania tej idei? Oczywiście
każdy może zabierać głos. Nie ma już żadnego porządku. No tak. Sądzę, że ciekawe jest to, nie mówiąc o rządach. To, co ja czuję, to to dla artysty i sztuki to jest logiczny sposób tworzenia wspólnej tożsamości. Nie dlatego, że rząd tak nam mówi, bo to byłaby w przeciwnym przypadku propaganda, ale ze względu na otwartość na twórczość, na coś, co zawsze jest ponadgraniczne. Są oczywiście specyficzne projekty, ale być może powinniśmy bardziej to celebrować, bo naprawdę uważam, że artyści to są ci, którzy powinni patrzeć do przodu i są ci, którzy też nie patrzą na politykę. Czyli artyści. Ktoś chciałby skomentować, coś dodać? Krzysztof? Krzysztof? Krzysztof, nie słyszymy cię. Zgadzam się, ale z doświadczeń praktycznych nie jestem zbytnio entuzjastyczny na to, co widzę często jako europejską współpracę kulturalną. Jak Agnieszka Holland już powiedziała, jest to ustalanie pewnych standardów profesjonalnych w pewnych obszarach sztuki, to na pewno jest dobre. Wspieram też pomysł europejskiej kultury, stolicy kultury, a także tworzenie sfer kultury w Unii Europejskiej, poza Unię Europejską poprzez wyraz kulturalny. Ale teraz rzeczy stają się też z drugiej strony zbyt jednolite. To też podkreśliła Agnieszka Holland. Sposób, w jaki nasza ciekawość kulturowa się tworzy, co dzieje się poza granicami, może spadać, bo już nie mamy granic. Granice mogą być dość twórcze, jeśli chodzi o tworzenie ciekawości kulturowej. Na przykład, co nas zaskoczy w filmach skandynawskich albo w portugalskich, a jaka jest literatura w Szwajcarii. To wszystko stało się w tej chwili bardzo, bardzo dostępne i widzę bardzo dużo, wiele projektów kulturowych w Unii Europejskiej i wszystkie po angielsku, jakby stereotypowe, mainstreamowe, czyli bardzo byłbym ostrożny, jeśli chodzi o myśleniu o Unii Europejskiej jako tym twórcy, agencie współtworzącym kulturę. Pani Agnieszko, pytanie o tożsamość, kwestia tożsamości jest bardzo złożona. Widzimy teraz ciągłą bitwę pomiędzy dwiema konceptami tożsamości, europejską, amerykańską. Kiedy patrzymy na Stany Zjednoczone dzisiaj, widzimy społeczeństwo mocno spolaryzowane, które ma niewiele wspólnego na poziomie ideologicznym lub politycznym, ale jednocześnie nie można zaprzeczyć tożsamości amerykańskiej. Mamy tego rodzaju polaryzację w innych krajach europejskich, w mojej rodzimej Polsce, w Wielkiej Brytanii. I jeżeli prawicowy populizm będzie nadal się rozwijał, wkrótce zobaczymy to w innych krajach. Mamy taką opozycję pomiędzy oświeceniem a takim czarnym romantyzmem. Ale wszystko to gdzieś jest zakorzenione w naszej tożsamości. Jest to swego rodzaju bitwa między społeczeństwem opresywnym, inkluzywnym. I to też jest część naszej tożsamości. Bardzo łatwo więc jest widowni europejskie zrozumieć wiadomości kulturalne, artystyczne z innych krajów. Jeśli jest to przełożone na język bardziej uniwersalny, jeśli nie jest powiązane z bardzo specyficznymi i lokalnymi doświadczeniami,
możemy tak naprawdę komunikować się bez tłumaczenia, ale to, co czyni Europa? Europa jest leniwa. Europa jest leniwa i w zakresie twórczości, nauki, źródeł finansowych jesteśmy bierni w tworzeniu nowych miejsc, nowych platform. Kiedy porównamy się ze Stanami Zjednoczonymi na przykład, technologicznie jesteśmy mocno z tyłu. To nie my stworzyliśmy Google'a, to nie my stworzyliśmy Microsoft, nie mamy Maców. Nie stworzyliśmy tego wszystkiego, co dzisiaj narzuca sposób komunikacji i co wpływa na wymianę kulturalną i wymianę informacji, na całą komunikację. Nie, to nie my stworzyliśmy Netflixa, to nie my stworzyliśmy platformy dla treści audiowizualnej w Europie, która może reagować na wartości europejskie, na europejskie trendy. I nie ma znaczenia, czy to polskie, francuskie, hiszpańskie. Wszyscy mamy różnice kulturowe w porównaniu z hollywoodzkim konceptem narracji audiowizualnej, tylko my nie mamy na to platformy. Mamy lokalne, małe platformy, które są zbyt biedne, żeby stworzyć coś globalnego i marnujemy zasoby, które mamy. Dlatego też jesteśmy kolonizowani ideologicznie i kulturowo przez Stany Zjednoczone, które, jak widzimy w tej chwili, nie stanowią przykładu samego dobra najlepszego na świecie. Sądzę, że to lenistwo wynika też z konceptu Unii Europejskiej. Nigdy nie skupialiśmy się na tym, co może tworzyć naukę, co może kulturę. Kultura i nauka to największe potencjały Europy. Taka jest moja opinia i sądzę, że ten potencjał jest ignorowany przez polityków. Bardzo dziękuję. Mocne słowa, ale zgadzam się z nimi. Wszyscy obserwowaliśmy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, w Pensylwanii. Guillermo or Monica, would you care to... Monika, czy coś byś dodała? Potem Salima jeszcze poproszę o wypowiedź. Słuchałam wszystkich komentarzy i postępu tej rozmowy i sądzę, że w pewnym sensie co powiedziała Agnieszka Holland, to jest argument za silniejszą rolą Unii Europejskiej. Nie w sensie, że zróbmy tożsamość europejską, ale w zakresie promocji innowacji, technologii, inwestycji w naukę, w sztukę i niech sztuka i nauka robią, co chcą robić. I może to będzie zmierzało w kierunku tworzenia bardziej kompaktowej. Są pewne innowacje, które zaczęły się w Europie, a następnie były kontynuowane w Stanach Zjednoczonych, bo tutaj środowisko nie jest wystarczająco mocne. Nawet jeśli jest dobry pomysł, często jest eksportowany z Europy. Sądzę, wracając do roli Unii, twoje pytanie było, jeśli tożsamość powinna zostać zostawiona do istnienia spontanicznego, kto powinien się tym zajmować? Nie ma jednego aktora, który zajmował się tożsamością. Unia Europejska, która powinna się interesować tym, jak rozwija się tożsamość europejska, żeby ją wzmacniać, ale nie jest to coś, co można zrobić bezpośrednio. Możemy tworzyć silną Unię w innych aspektach, ale... Dziękuję ci bardzo. Guillermo, wracając do tego, co powiedziała Monika, Unia pracuje nad definicją tożsamości. Mieliśmy deklarację kopenhaską z 1973 roku, która przez wiele lat była jedynym dokumentem podsumowującym
kluczowe elementy naszej tożsamości. Wspominała o dwóch wojnach światowych, postępie integracji w miarę ewolucji Unii Europejskiej. A następnie mieliśmy porażkę tak ambitnej Konstytucji Europejskiej 2005-2006, która miała być potężnym narzędziem i jej celem było też ustalenie tożsamości. A od tego czasu mamy program Europy dla obywateli, który przyczynia się do rozumienia przez obywateli Europy. Unia coś próbuje robić w ramach tożsamości, ale te działania nie są skuteczne. I wracając do słów Agnieszki, być może rzeczywiście powinniśmy patrzeć na te projekty. Wiele osób w moim kraju mówi, że chciałoby mieć europejski Netflix. Wiele filmów ma takie wersje zachodnioeuropejskie. Mamy takie znane osoby, doskonałe biografie, które mogłyby pomóc połączyć ludzi i tworzyć taką silniejszą tożsamość. Dziękuję. Salima, rola polityków. Co mogą, a czego nie mogą? Oczywiście nie wiem, że nie będziesz mówiła w imieniu wszystkich polityków, ale dziękuję. Gdybym reprezentowała ich wszystkich, nie dałoby się. Odpowiadam za własne polityki. Przede wszystkim, po tym, co wszyscy powiedzieliście, ważne jest, żeby powiedzieć, że obecnie nie skupiamy się tylko na tym, by być razem, ale żebyśmy byli świadomi, że niektóre duże kraje chcą nas podzielić. Dla nas, politycy, ważnym jest, aby uświadamiać to ludziom. Mówimy o dezinformacji, o przerywanych inicjatywach, działaniach zakłócających od Rosji, zagrożeniach i dzieleniu nas w ten sposób. Sprawianie, że jesteśmy bardziej nacjonalistyczni niż kiedykolwiek byśmy byli sami z siebie. Ten proces, osiągają to, co chcą, bo im bardziej narodowi stajemy się, każdy zaczyna się bać, każdy ma widok swojej własnej osoby, własnego kraju tylko i wtedy widzimy, że nie próbujemy wygrać kolejnej wojny gospodarczej, bo jeśli wracamy tylko do tożsamości narodowej, polityki narodowej, oddamy wszystko Chinom. Dla polityka ważnym jest, aby wyjaśniać ludziom, co się dzieje w szerszym kontekście. Zakazać również tego, kiedy pojawia się partia populistyczna, narodowa, bardzo trudno jest to osiągnąć, bo bardzo ciężko taką partię odepchnąć. Wtedy już czasami jest za późno. Mam nadzieję, że wiele osób, polityków, w tej chwili będzie walczyć, musimy walczyć. Wczoraj byłam na demonstracji w sprawie aborcji. Nigdy nie sądziłem, że będzie to konieczne, ale ze względu na to, co się stało w Polsce, wiedziałam, jak ważne to jest. Jeśli odpuścimy, myśląc, że to się nie zdarzy, to będzie błąd. Politycy muszą być świadomi tego, co się dzieje w kontekście międzynarodowym i wyjaśniać to. Walczyć o to zarówno w polityce, jak i czasami podczas demonstracji. Bardzo dziękuję za powiedzenie tych słów tak ważnych podczas Igrzysk Wolności. Myślę, że to jest bardzo ważna wiadomość. Słuchając was, być może europejska polityka kulturalna, czy skierowana na tożsamość, czy nie, nie jest zbyt silna, jak wielu eurofobów może powiedzieć, ale jest raczej zbyt słaba w porównaniu do tego, co mają niektórzy wrogowie wartości europejskich. Weźmy sobie na przykład Chiny.
zdobywanie terenu zarówno ideologicznie i technologicznie. Stany Zjednoczone, które zawsze wygrywają jako technologię, ideologicznie nie tak, żebym widział tam jednego aktora, twórcę ideologii, ale w jakiś sposób infiltrujący świat z amerykańskimi ideałami. Być może Unia Europejska powinna stać się silniejsza w kwestii swoich polityk kulturowych. Mamy tu też kwestię aspektu technologicznego, tworzenia tych platform, mediów w tym celu i ideologię, co jest trudne, bo uznajemy, w Europie dominują wartości liberalne, ideologiczne i pytanie brzmi, czy można osiągnąć silną politykę kulturową środkami liberalnymi i to jest pytanie otwarte. We'll conclude 8 minutes late, so we will conclude at 11:53. That gives us 9 more minutes. Chwilkę więcej. Dostaliśmy dodatkowe 9 minut od organizatorów. Bardzo jestem zadowolona, że usłyszałam o tych ruchy antyaborcyjne w Polsce i marsze, bo pokazuje to, jak bardzo polska młodzież stała się przywiązana do idei praw człowieka, wolności liberalnych oraz konieczności swobodnego wyboru. Było to ogromne zaskoczenie w Polsce dla wszystkich osób, jaka była reakcja młodych ludzi, w szczególności młodych kobiet, że było to tak silne i tak liczne, masowe. Zdarzyło się to w kilka lat po tym, jak prawicowcy, narodowcy i katolicy wprowadzali swoje pranie mózgu i społeczeństwo wydawało się już być pasywne, bierne na to, i przyzwyczajone już do tej agendy konserwatywnej, a tu okazało się, że tak nie jest. Przykładem dla nich jest właśnie Europa. Jest to efekt również programu Erasmus, zmiany przyswajania treści zachodnich. Widzimy, jak bardzo są w stanie łączyć się w tym momencie z ruchami międzynarodowymi i europejskimi zajmującymi się tym problemem. To, czego potrzebujemy jako Europa, to historia, opowieść. Taką opowieść, która może nas połączyć razem. Mieliśmy takie historie, mieliśmy chrześcijaństwo, potem oświecenie, rewolucja francuska. Potem mieliśmy ruchy niestety nazistowskie, nacjonalizm, który doprowadził do faszyzmu, nazizmu i II wojny światowej, do Holokaustu. Z drugiej strony mieliśmy ruchy, które doprowadziły do komunizmu i stalinizmu. Doświadczenia z II wojny światowej to było globalne doświadczenie europejskie. To tak naprawdę stworzyło Unię Europejską. To było połączenie działań przeciwko nacjonalizmowi. Niestety ta szczepionka taka wyparowuje już z nas. Wracamy do punktu zero i staramy się, walczymy. Walka pomiędzy nacjonalizmem i oświeceniem toczy się ponownie w naszych czasach, tylko w innej formie, bo świat się też zmienia. Pojawiają się nowe wyzwania, nowe zagrożenia. Przerażają one ludzi, tak jak to było wcześniej, tylko w inny sposób. Kultura i ta historia, opowieść w tym, która by była atrakcyjna, zrozumiała, dostępna i unifikująca, jednocząca, to jest to, czego potrzebujemy. Nie sądzę, żeby opozycja pomiędzy
posiadaniem tożsamości narodowej i tożsamości europejskiej było czymś nierozwiązywalnym. Możemy to połączyć, możemy stworzyć jedną rzecz. Bardzo dziękuję. Monika, chciałabyś skomentować, czy mamy jakąś historię europejską? Bardzo mi się to podobało. Chciałam to powiedzieć od początku. Być może mamy takie centrum, ale jeśli nie mamy tej historii, która nam pasuje, to tak jakby tego rdzenia nie było. Jeden aspekt, który jest słaby w Unii, to edukacja. Nie twierdzę, że nie mamy narzędzi, czy nie mamy książek historycznych, ale edukacja nadal jest bardzo silnie w rękach poszczególnych krajów. Nad tym możemy popracować. Taka wspólna historia jest bardzo ważna. Podobał mi się ten koncept tej szczepionki, która w tej chwili jakby przestaje działać. To jest temat, który jest bardzo ważny. Zastanawiałam się, jaka mogłaby być ta nowa szczepionka, czy ten kryzys, w którym jesteśmy obecnie, mógłby zostać wykorzystany, żeby nas jednoczyć zamiast dzielić. Taką mamy właśnie nadzieję. A ta wspólna historia, która musi być dostępna, zrozumiała, to jest swego rodzaju problem. Mieliśmy historię na temat tożsamości europejskiej, ale one były zbyt złożone. Taki był właśnie przypadek z tą konstytucją europejską. To było bardzo złożone i źle rozdystrybuowane. Ludzie się tym nie dzielili. Dlatego też chciałabym powiedzieć, że może potrzebujemy takiej historii, która będzie równo ważna odnośnie przyszłości i przeszłości. Trzeba pamiętać przeszłość. Rzecz jasna, że przeszłość jest selektywna, bo część rzeczy pamiętamy, część zapominamy. Wspólne historie o zapominaniu, wspólne historie o pamiętaniu. Powinniśmy też dbać o to, co możemy zrobić w przyszłości. I w tym sensie uważam, że historia nie może powstać w Unii jako instytucji. Ona musi raczej wyniknąć ze społeczeństwa. A to zawsze jest trudne do stworzenia. Dziękuję. Guillermo, jakiś komentarz o tej narracji europejskiej, co nas może zjednoczyć? Sądzę, że problem, który mają przed sobą instytucje europejskie, wynika ze słabości europejskiej tożsamości kulturowej. To jest moja osobista opinia, że powinna ona być wzmacniana w jakiś sposób. Nie mówię o tworzeniu sztucznej tożsamości czy tej historii, ale porównajmy to z zespołem piłki nożnej w Europie, które mają aspirację wygrania w Europie jako swój główny cel. Europejski sport, europejska kultura, nauka, europejskie media, europejska komunikacja internetowa, które tworzą, kształtują wspólne praktyki, to jest historia przyszłości. Musimy próbować tworzyć wspólne, dobre praktyki, dobre dla każdego kraju. Dziękuję. Mamy 11:53. Mam niestety przykaz, żeby zakończyć o tej porze. Jeśli chcecie coś bardzo szybko dodać, to ostatni dzwonek. Chciałabym tylko powtórzyć głośniej to, co powiedziałam. Tam, gdzie Unia może pomóc, to tworzenie paneuropejskiej potężnej platformy do komunikacji. Dziękuję wszystkim. Jestem fanem wyjścia z naszych baniek, żeby politycy, dyplomaci, akademicy siedli razem i rozmawiali. Myślę, że udało nam się
odpowiedzieć na te wszystkie pytania. Dziękuję za wasz wkład w tę konferencję. Bardzo ważne wiadomości, które nam przekazaliście. Dziękuję jeszcze raz. Zapraszamy na inne panele Igrzysk Wolności. Ten panel się kończy. Dziękuję wszystkim. Bye. You too.